Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dzisiaj w grze Hollow Knight. I cóż, zapewne zastanawiam was, gdzie to dzisiaj jesteśmy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę. A nie widać na mapie. No tak, zapomniałem znowu mój błąd. Jesteśmy otóż w tym miejscu, może kojarzycie, może nie, gdzie był ten cały challenge ze skakaniem na robaku. Po, powiedzmy sobie szczerze, około 3 godzinach umierania i powtarzania i w ogóle, może lepiej, pomiędzy tym przednim odcinkiem. No proszę, jesteśmy tutaj na końcu, udało mi się to przejść, żeby zobaczyć, jaka jest nagroda i jest nią chyba fragment tego całego naczynia, dającego duszę. No cóż, jeśli tak to jest, to fajnie, fajnie. I tak nawet tutaj to potwierdziło, więc jej, hura. Taki niewielki pozytywny akcent na początku odcinka. I tak. Może nie mówiąc za dużo, czy nie przedłużając jakoś szczególnie, idziemy szybko do tego, jak to się nazywało. No, brakuje mi słów nagle. Tak, i to mocno brakuje mi słów nagle. A tak, tramwaja, po to, żeby szybko złapać staga. A potem stagiem pojedziemy na Koloseum Głupców, które dzisiaj jest moim drugim punktem harmonogramu. Gdzie to też spróbujemy wygrać. I tak, w ogóle mam dwie strategie, jeśli chodzi o samo w sobie podchodzenie do Koloseum. Pierwsza będzie polegała na tym, żeby standardowo po prostu bić, zabić. Przy czym teraz jest taka różnica, że mamy założone steady body, poza wszystkim, co przedłuża nam atak. No, tym ostrzem. Zawsze zapamiętam nazwę, jak się nazywa, nail, czyli gwóźdź chyba na polski. Albo pazur, paznokieć, bardziej paznokieć niż pazur, bo pazur bezpośrednio to jest chyba klo, nie. Już klo też może być taki bardziej szpon. Wszystko zależy od tego, jak to określić, ale mniejsza. No więc tak. Nie. Za nisko znalazłem, bo już zmienił ekran, a jak zmienia ekran, to wiem, że to już za daleko. I tak, to jest pierwsza rzecz, i druga, jeśli uda nam się to zrobić, to zobaczymy, co dalej. I tak, swoją drogą, muszę przyznać jeszcze jedną rzecz. Szukałem tu jednej rzeczy konkretnie, czy jednego miejsca, w którym wydawało mi się, że coś pamiętam, że było, czego chciałem zacząć odcinek. No niestety, nie znalazłem tego czegoś, więc nadal będę musiał tego szukać. O, ja to istnieje naprawdę. Ale tak. Czy tego chcę, czy nie, niestety. Zawędrowałem trochę za wysoko w jednym miejscu i uwolniłem tego. No to jakby gąsienica przez przypadek. Później kiedyś pokażę wam, co tam się stało, więc wybaczcie za to. No, ale niestety tak stanęło się. Musimy z tym żyć. Ale poza tym, że gąsienicę jedną to uwolniłem, to tak naprawdę nic nowego się nie stało. A więc tak. I dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, jakim jest mój cel główny, że tak nazwę, obecnie, jeśli chodzi o te geo, które zbieram, powiem wam szczerze, jest to oczywiste. Chcę w końcu dać 9000 tej całej, o, jak ona się nazywała, no mniejsza o to, no tej babce, co to nam, i dobrze rozumiem, to zjadła jedną z przypinek, konkretnie tą Fragile Grida, czyli tego właśnie delikatną chciwość, żeby tak nazwać dokładniej. I teraz tak, jesteśmy tutaj. To jest wyjście, to niższe City of Tears. Chwila, tam jest wyjście dużo wyżej, w innym miejscu. Po co idę tędy? Tutaj chyba coś było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, Tower of Love, to ja. Definitywnie, tutaj udało się otworzyć mnie jakieś przejście, które szybciej nas zanieść do Koloseum, więc nie wiem, czemu nawet tamtędy lazłem. I to jest albo to wyższe, albo najwyższe. Nie jestem pewien, które. A nawet jeśli to tylko to wyższe, nie to najwyższe, to no. Znacząca poprawa z tego jest. Tak. Niestety. Oj. Nieostrożnie bardzo gram, więc jak zwykle będą jakieś komplikacje z tego powodu. I tak, nie mam zbierania tych wszystkich geo. Poza tym idzie niestety, sporą jego część będę pomijał, ale
Jestem tego świadom. Wolę po prostu, wiecie, mieć przygotowane przepinki na walkę niż to. I co jeszcze w sumie? A, no tak pamiętam. Szczerze mówiąc, całkowicie, Jezu, co za lama za mnie. Mam w sumie to 3 strategie, nie tyle co 2. Jeśli chodzi o sam w sobie walkę na arenie. Jedna polega właśnie na atakach zwykłych. Druga będzie przy użyciu dashów. Znaczy, natomiast tutaj myślałem o tym, żeby może, podkreślam może, bo nie wiem jak to ostatecznie wyjdzie, a spróbować swoich sił przy użyciu zaklęć. Wiecie, właśnie tego typu jak to coś, bo w sumie to jest jedyne zaklęcie, które mam takie skuteczne. Może są jeszcze jakieś inne, które by mogły się przydać, ale no. Jeśli jeszcze jakieś inne posiadają, tak istnieją w grze, lepiej mówiąc, dokładniej. No niestety nie było mi dane je odnaleźć, więc nawet jeśli coś takiego jest, to niestety będę musiał sobie poradzić bez tego, bo najprościej w świecie albo jeszcze nie miałem okazji ich znaleźć, albo jestem taką lamą, że nawet nie zauważyłem, że one gdzieś mają być. Okej, dobra. Idziemy teraz tu i powinniśmy już być przy Koloseum na moment. I tak mi się wydaje. A może to Koloseum było jeszcze dalej? Chyba dalej. No głupi jestem z tym, że w sumie nie wziąłem przepinki naprowadzającej idąc tutaj. I teraz będę sam błonodził całe wieki, zamiast po prostu raz na porządnie tutaj właśnie pójść z naprowadzaniem. No cóż. Wiemy, co jest ten cały ja. Z jednej strony narzekam, jeśli gry mają mapy jak teraz, że masz mapę, ale nie wiesz, gdzie konkretnie jesteś, a potem jak gry nie mają takiej mapy, to narzekam, że jest automatyczne to pokazywanie, gdzie co jest. Strasznie głupie, ale wiem, tak już jestem. Ale trudno się mówi, dobra. Mniejsza z tym. Jesteśmy tutaj. Idziemy odpocząć na ławeczce. Rzecz jasna, jeśli tego nie zrobimy, to potem będziemy musieli całą trasę przechodzić ponownie. A jeśli to zrobimy, będziemy mieli o tyle łatwiej, że po prostu, no, będziemy mogli zacząć już tym wszystkim. I co było od tej strony, bo już w sumie nie pamiętam. Okej, okay. I chyba nie zobaczę, co jest od tej strony. Chociaż może. O, proszę. Poczekaj, ściana, którą dało się zniszczyć. A za nią jest... drugie wejście do Koloseum? O. Jakieś... pseudo nowa lokacja. O. O. Ciekawe. Może by się udało tutaj coś nawet odkryć. O. Ciekawe. Geo. Jak miło. Na pewno się przyda to cały geo. Nie, definitywnie to jest jakieś miejsce, w którym przynajmniej nie kojarzę, żebym był kie... Łocie! Delikatnego zawała dostałem, jak to usłyszałem. Oj, nie. Nie podoba mi się to. Zostałem tutaj uwięziony. Ale ciekawe w ogóle, co tak naprawdę tutaj ma znaczyć. Nie przekonamy na ten moment pewnie. Okej. Cokolwiek on tam ma, strasznie ucieka, bylebym tego nie dostał, więc... cokolwiek to jest... aha. Chyba nie do końca rozumiem, na czym to polega, ale... jeśli on się nie resetuje, to może za chwilę go przynajmniej pokonamy. Chociaż... taka jest... taka prawda, że no... nie ogarniam i pokonaliśmy, a w środku jest...
Simple key. Okej, okay, nie wiem po co mi simple key tym razem, ale... Ale tak, pokonaliśmy go, więc... Jej. I teraz mamy tu normalnie powrót. Okej. Okay. Dziwna sytuacja. Nie zaprzeczę. Tylko no naprawdę, nie tłumaczy to mi ani trochę. Więc co dalej? Czy tutaj czegoś jeszcze nie ma? Okej. Okay. A tu co mamy? King's Idol, dobra. Czyli duży zastrzyk gotówki, jeśli się nie mylę. Kto wie, może nawet byśmy mieli te 9000 całe. Gdybyśmy to w ten sposób ogarnęli. W sumie to... Ile my tych śmieci w ogóle mamy? 3 Wanderers w Journale, 4 Holnesty, 4 Króle i Arcane Egg. Zresztą taka prawda, Arcane Egga nawet nie wiem za ile można sprzedać, bo to pierwszy, którego w ogóle kiedykolwiek mają. Dobra, mniejsza z tym pizza tutaj co jest? Okej, okay, czyli taki większy posąg, który też odnawia duszę. Dobrze, warto wiedzieć. I cóż, no... Moim głównym planem na dzisiaj było pójść do Koloseum, ale jak tak teraz myślę w sumie o tym, to może warto byłoby właśnie najpierw spróbować... Zobaczyć ile gotówki mamy... Chociaż nie, już spróbujmy swoich sił w tym Koloseum, jak już jesteśmy. Żal byłoby po prostu... Musi tu przyłazić po raz kolejny. A tak to... No cóż. A, tu też jest ściana zniszczalna. I... Gorące źródło. Hej, czyli tutaj możemy przychodzić też na walkę z pełną duszą. Okej, okay, to sporo zmienia. Jeśli chodzi o kwestię tego, jak to się nazywa. Kwestię tej walki. Strategia pod te całe zaklęcia ma teraz większy, więcej sensu niż myślałem. Ale dobra. Zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Oho. Rzadki metal. Bo zdejrzewam, że wiem, co to będzie za metaleł. I właśnie dlatego powiem wam szczerze, głównie tak bardzo mi zależy na tym Koloseum, żeby przejść. Przynajmniej ten. Ten test. Bo ten trzeci, co, może jeszcze trochę za wcześnie. Ale dobra, zaczynamy, więc hej, witajcie ludziska. To znowu ja, wielki, wspaniały. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Ale tak. No nie pamiętam, czy jak już ostatnio zaglądałem, czy już miałem to wszystko. Coś mówi, że nie miałem. Wtedy jeszcze Quick Slasha może miałem? Ciężko mi ocenić. Ale dobra, póki co się udaje. Okej, okay, nie podoba mi się to. Ale tak, trzeba to trzeba. Tam zaraz kolce pewnie zarzucą. Tak, dobrze myślałem. Będą kolce. No hej, komar. Póki co drży easy. Tak trochę. Chociaż tak, no pewnie zaraz dam się trafić jakoś głupio. W taki sposób, że zginę. Okej. Okay. Cześć, komar. A komar. Okej. Okay. O, nie. Tego sobie nie życzę. Na takie okazje dobrze mieć dużo duszy. A to akurat nie trudne. Czasami tam na mnie spadnie jakieś coś, ale... Póki nie ma tych takich plujaw, czy nie wiem jak inaczej nazwać. A wiecie, tego czegoś tutaj było przed chwilą, to... Proszę, no... Jestem niewzruszony dzięki temu, że mam steady body ubrane. Bo dodatkowo do mojego kompletu największego zasięgu i najszybszych ataków. I wychodzi to dobrze. Ciekawie, nie kojarzę tego wszystkiego aż tak dobrze. Okej. Okay. Dam radę go pokonać, co prawda. Dostałem przy tym spore obrażenia. Ale tylko ze swojej własnej głupoty. Okej, okay. Dobra, nie kojarzę tego, więc albo to się zmienia, albo... Nawet tyle nie wytrwałem ostatnio. Nie wiem, które jest bardziej prawdopodobne, ale póki co... Nie jest tak źle. O, okej, okay. Małe komary. Jakkolwiek się to nazywają. Dużo ich tutaj dają, więc będą może problemy później, ale póki co nie ma co się przejmować. Dajmy z siebie wszystko i wygrajmy to. O, nie. Nie. Idź mnie pan z tym. No, musieliście, naprawdę grą musiałaś.
To już było bredne. Na całe szczęście mam szybkie ataki, więc... Jakby się to udało. Ale to... Okej, okay, teraz mniejsza wysokość i... Kolega? Nie, oczywiście, że to nie kolega, już taki spotkaliśmy. Byłby zbyt piękny, gdyby to był prawdziwy kolega. To są jej prawdziwy graby, ale wiadomo, o co chodzi. Okej, okay. Czyli ten upadek jakby jeszcze jest za słaby, żeby ich pokonywać. I cóż, trochę smutne, ale dobra, nie będę tam się żalał nad tym, że ten upadek jakby jest słaby. Skoro on jest jeszcze w białej postaci, a jak się dowiedziałem, co... Jak zaklęcie staje się czarne, to wtedy ma się tak jakby mocniejszą wersję, wiem, że dziwnie to brzmi, czarne zaklęcie i tak dalej. No ale wiecie, o co chodzi może, jeśli nie, to tak. Tak samo nasze pociski, kiedyś były białe z czarnymi oczkami, teraz są czarne z białymi oczkami, to zwykłe pociski, więc wiecie no. Ciężko porównać zaklęcie białe do zaklęcia już ulepszonego. Formą cienia czy jakoś tak, bo to tak się konkretnie nazywa. To jest cieniste, ale zaklęcie już bezpośrednie, więc no. A póki co... Może powinien się bardziej skupić na walce. Bo wiem, że w głupi sposób otrzymuję obrażenia, ale... To jestem ja, czego wy się spodziewaliście. I tutaj teraz stwierdzam, że tak, ten agresywny dash mi się bardzo przydał. To prawda nie jest aż taki wymagający, znaczy aż taki wymagany. Nie, nie, nie! Skocz, 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 szybko. Okej. Okay. Bo bez... O, dostałem esencję, fajnie, fajnie. Ciekawe w ogóle, że tak czasami ze zwykłych wrogów też upada esencja. Bo szczerze, no, nie ogarniam tego, dlaczego tak jest. Może gra kiedyś to wytłumaczy. No nie wierzę. Nie wierzę, wpadłem w kolce tylko dlatego, że mi podwójny skok nie zadziałał przez komara. Smutne. Ale ja się tak łatwo nie poddam, idziemy po raz kolejny. Bo już wiem, co mnie tam mniej więcej czeka, jeśli się to nie zmienia. A chyba nie podejrzewam, żeby się aż tak zmieniało. I tak, mógłbym teraz próbować jeszcze zmienić moje wyposażenie, żeby mieć te damage'ujące dasze tylko. W sumie tak, mówię, że mam trzy strategie, to spróbujemy trzech strategii, czyli teraz trochę zmienimy wszystko. Muszę zwolnić łącznie cztery miejsca, czyli to i to. Żeby spróbować swoich sił z daszem, który zadaje większe obrażenia. Dobra. I daszowanie w dół, które pewnie będzie moim zgubą. Trzecie podejście będzie pod najtańsze zaklęcie i szybkie gromadzenie magii, więc tak. A to nie możemy, dobrze. A to możemy, tak. I zobaczycie, ja dzisiaj zaliczę to, przynajmniej to. Bo nie wiadomo, jak będzie ze wszystkim. I potem jak to zaliczymy? Odwiedzimy jeszcze sprzedawcę, potem pójdziemy zobaczyć, czy jest kolejna nagroda w postaci Geo albo Rancid Eggów, albo czegokolwiek, wiecie, za uwalnianie grabów. Jak już to ogarniemy też, to wtedy na sam koniec... Okej. Okay. Spróbuję może, coś tam może, wejść przeciwko Grimowi znowu. Mówię może, bo... Okej. Okay. Nie, ten dash nie jest tak skuteczny, jak myślałem. Na pewno szybciej ubija ich niż... Niż moja broń, tylko... Problem w tym, że najczęściej dashuje w nich. Także po prostu... Jeszcze mam problemy z wyczuciem tego dasha. Chociaż w sumie z wyczuciem dystansu, który ten dash mi da, a którego mi nie da. Tak, dash mi da. Dasz nie da, i tak dalej, dobre kłopoty. No i czasami, o właśnie jak teraz. Niby nie powinien mnie trafić, ale... No nie, po prostu nie mam wyczucia jeszcze tego... tej szarży, więc... Dobra, więc no... Aż tak wspaniale to nie jest. Najgorzej, że się daje trafiać. Chociaż mógłbym się nie dać i byłoby też równie dobrze. Ale dobra, chodź, 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 komar. Tak, chodź. I definitywnie jest mocniejsze niż podstawowe, bo widać nawet po tym, że...
chociażby dwa takie wystarczają na pozbycie się komara. Normalnie nie wiem, ile potrzebuję do końca, a wiem tylko, że więcej. Nie liczyłem. Chociaż nie, nie. To jest strategia pod te szarże. Jest zbyt niebezpieczne. Ty, przegram przez to. Te, przegram. Nie, nie. Nie ma co bawić się w szarżowanie we wrogów. To jest tylko problem. Więc zostało tylko czarowanie. Chociaż czarowanie, ile tego wymaga? To zwiększa znacznie ilość duszy. To zwiększa obrażenia, to zmniejsza koszty. Myślę, że to może być ciężkie, ale spróbujemy. Zaczynając od większych obrażeń, mniejszego kosztu i zostały 3 wolne miejsca. To? A co tam w sumie wielkiego przyspieszenia zbieranej duszy. Dobra. Dobra. Czyli powolne ataki, normalne. Ja już musiałem otrzymać obrażenia od samego siebie, od swojego cienia. No i zobaczymy, czy to, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo... No, jak zapewne wiecie, co to różnie bywa. I ile w ogóle to będzie teraz zabierać? Nie wiem. Nie wiem, ile będzie zabierać tego wszystkiego i ile to zadaje obrażeń. Chociaż niestety podejrzewam, że... Ta strategia też nie wyjdzie i najlepiej byłoby się po prostu skupić na tym... Na używaniu naila. Normalnie. A nie jakieś zabawy w dziwne strategie czy coś, bo widzieliście, jak tam daleko udało nam się dojść. Gdyby nie zlamienie. Ale tak, spróbujemy jeszcze raz, jeśli się nie uda, co? Już oszczędzę wam tych pierwszych fal. I spotkam się ponownie na podejściu związanym z nailami. Swoją drogą... Okej. Ja wiem, czy tylko mnie się wydaje, czy serio, ale to jest chyba większe. Nie, zdecydowanie to jest większe, niż było normalnie. Więc tak. Okej. Zdecydowanie jest silniejsze. Na tyle, że teraz komara samo pokonuje, tak po prostu jednym strzałem. No i największy problem. Nie powinienem się leczyć, jeśli chcę korzystać tutaj głównie z magii. Bo... Tak. Nie, nie. Ja już widzę, że to nie ma sensu. Takie poleganie w 100% na magii. Za rzadko mogę machać, przez co nie umiem się odbijać od wrogów. Ten jest za krótki, przez co wpadam we wrogów. Nie, to jest porażka. Magia nie dla mnie. I wiecie, nie chodzi o to, że sama w sobie magia jest zła, tylko... Chyba nie mogę robić po prostu 100%, żeby szybko, tanio i ciągle. Więc tak, okej. I się zaczyna najgorsza część, jaka istnieje, bo tak. Mam teraz test stworzenia. A ja nie mam ani zasięgu, ani sposobu na to, jak ich pokonywać od razu. O, super. No super, po prostu. Nie, nie, wiecie co, nie. Nie, oszczędzę sobie i wam bólu. Widzimy się na późniejszych falach już z normalną strategią, bo to zaklęcia to nie to. Nieważne, co będę robił, muszę mieć po prostu tego chociaż... No, quick slasha. Dzień dobry. Jesteśmy z powrotem. Nie pamiętam, czy dokładnie tu skończyliśmy, czy trochę dalej. Wydaje mi się, że trochę dalej to się zdarzyło, ale stwierdziłem, że jak już udało się tutaj dotrzeć bez problemu, to... Po prostu możemy już kontynuować od tego etapa. Tak wiem, że mówi się etapu, ale... No. Chyba już do tej pory przywykliście do tego, że ja gadam po swojemu, zamiast mówić prawidłowo. No, i przy okazji proszę. Widzicie, trochę bardziej lepiej mi to wychodzi. Tak, trochę skuteczniej sobie radzę, niż to miało miejsce ostatnio. Nie mówię, że jest idealnie, tylko na pewno skuteczniej. I tak. Okej, za duże ryzyko tutaj podjąłem. Okej, super, udało się. Okej, i tak, ponownie tutaj, tak, 3 platformki. Chyba nawet na tym ostatnio odpadłem jakoś. Więc wiecie, chodzi, że to było na tych platformach. Nie, że od razu tutaj, żeby nie było.
Dobra. Dobra. Tak, możliwe. Możliwe, bardzo możliwe. Chociaż nie, może to było trochę później. Może teraz? Nie, nie, nie wiem. Może szczerze, nie, nie. Tych wrogów nie kojarzę. Więc dobra, jesteśmy już na nowym terenie. Ja się... Ja miałem podobno do jakiegoś innego przeciwnika. Ale albo pierwszy raz w ogóle ja... Podkreślam, może już... Może z ludźmi walczyliśmy, tylko że to było na poprzednim challenge'u. Ale nie, nie kojarzę, żebym dzisiaj, wiecie, ich spotykał na pewno, więc tak. Definitywnie jest to już coś nowego. Nie wiem, jak dużo jeszcze tam zostało tak naprawdę tego wszystkiego, ale tak. Oczywiście, musieli wznowić kolcową podłogę. Po prostu podłoga to kolce, tak. Żadna lawa, po prostu podłoga to kolce i... Proszę, tak się... Takie coś się bawili za czasów średniowiecza. Jestem tego pewien. Tak jak u nas jest dzisiaj, teraz to podłoga to lawa, to mówię. Kiedyś był po prostu podłoga to kolce i... I to się wrzeszczało i... Te. Dobra, nie wiem, czym takie głupoty gadam, ale... Te. Okej, okay. Ponownie, teraz tak. Super, pokonani. Dziękuję bardzo. I zaraz będzie kolejne wyzwanie. Uć! Nie wiem do końca, co to ma być, ale... Jeśli ma się farta z ustawieniem, to nie są aż takie groźne. Okej, okay, dobra. Nie, nie było. Bo ten tutaj... Teraz się wściekł. Jest dużo agresywniejszy. Okej, okay, lepiej się trochę podleczyć, chociaż nie. Jak się podleczę, to pewnie... Nie zdążyłbym niczego innego. Ale dobra, nie, 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 nie. Proszę, nie! Nie, 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 nie wierzę, nie. Ja nie wiem, czemu obstawiam, że to już było blisko końca. No trudno się mówi. Po raz kolejny. Ale ja się nie poddam, ja to dzisiaj zaliczę. Dobra, jesteśmy ponownie. Runda finałowa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż znając życie, pewnie nie. Pewnie to jest tylko jakiś takie... Trudniejszy przerywnik, czy coś. Chociaż byłbym zadowolony, gdyby to już był koniec. Nie ukrywam tego. Oj, ale niestety. Nie zapowiada się na to. A póki co tak. Musimy być teraz ostrożni, to wyjątkowo. I tak, i nie da się po prostu tak łatwo pokonywać. Mhm. Dobra, udało się. Mamy to. I... Wrzeszczą, leci Geo. Chyba faktycznie. Tak, faktycznie to był finał 2000. Pokaż sumka, ale nadal za mało. I Paylor, tak jak myślałem, jej. Dobra. No więc mamy sukces. I teraz przy okazji jeszcze zobaczę, ile kosztuje otworzenie ostatniego wyzwania. Jeśli będzie to drogie, to oczywiście coś spasujemy. I teraz tak. Witaj ponownie, wojowniku. Złóż dotację i będziesz mógł dostąpić wyzwanie idioty, czy tam głupca. wyzwanie głupca. Powiem wam szczerze, nazwa nie kusi. Prawda, nie kusi ta nazwa. Wyzwanie głupca. Kiedyś może zobaczę. Naprawdę, z chęcią zobaczę, żeby nie było. Kiedyś, ale... Teraz 800 wydać na coś, co się nazywa wyzwanie głupca, no co? Tam próba głupca. Nie. Ja podziękuję. Po prostu lecimy już stąd. Czym prędzej. Do tego, do... City of Circe. Zobaczymy, co tam dalej. I okej, okay, już w takim razie wiemy też, gdzie to będzie. Jest to na tym tak jakby tuneliku. Jest wejście tam bezpośrednio, okej. Okay. Ten tunelik też gdzieś ma właśnie wejście do City of Tears, jeśli się nie mylę. Tylko musimy spokojnie zjechać. I tak, wejście do City of Tears jest gdzieś tutaj? Nie. A, dobra, to jestem przy tej windzie. Dobra, czyli przy windzie jest Colosseum of Fools, okej.
Dobrze, dobrze. Nawet bardzo dobrze, a teraz zgińcie. Zgińcie małe, małe, marne przeciwniki. Zobaczcie, jaką potęgę kryje w sobie ten... ten mały... robaczek. Tak, mimo wszystko dziwnych rzeczy, które po sobie zostawiamy, tego wszystkiego, wydaje mi się, że też jesteśmy robakiem, tak jak większość tych istot. W sumie to jest najlogiczniejsze, czym innym byśmy mogli być niż robakiem. Chociaż... jest prawdopodobieństwo, że możemy być czymś innym. Ze względu na to, że tam spotkaliśmy dużo tych takich jakby cieni. Nazywają się rodzeństwo. Nadal są te cienie. Bez powłoki cielesnej w ogóle. Daje to do myślenia, muszę przyznać, całkiem nieźle. Może po prostu jesteśmy takim cieniem. Po prostu chodzimy po tym świecie. Coś by się zgadzało trochę z tym, że ta Hornet nazywana jest Little Ghost, czyli mały duch. Ale dobra, mniejsza z tym Forgotten Crossroads, bogam, żeby nie wybrał Crossroadsów. Ja chciałem do Dirtmouth. Oczywiście, że Crossroadsy. No cóż, to teraz szybko Dirtmouth i zobaczmy, co jest jeszcze jako nagroda. Bo a nóż uda się nam dzięki temu już uzbierać. Może ten 6000. A wiecie, 6000 to już tylko... marno, przecież nie, ale jeszcze tylko 3 i odzyskamy nasze coś za to, co tam daliśmy, więc jej. Ale tak... oddać tamto i potem jeszcze kazać płacić 9000, żeby cokolwiek dostać, to jest chamskie trochę ze strony gry. No wiecie, co zrobić. Obstawiam, że po prostu to wszystko nie było robione z myślą o takim stanie gry jak ten mój. Ja w sumie domyślam się, no. Jestem świadom, że to, co tam robimy, to jest związane z DLC-kiem The Grim Troop, czyli tam w sumie rozszerzeniem gry. To jest darmowe, więc wiecie. Został dodany po prostu jakiś czas później, więc podejrzewam, że to ma być content taki, no, później etapowy. Nawet nie wiem, na jakim etapie teraz jesteśmy. Dobra, teraz dawaj Geo. Dawaj Geo. Dzięki. A więc tak. A niestety, tylko 300 Geo. Mało. Smutek wielki mnie ogarnia z tego powodu. Ale cóż, trudno się mówi. Czasem jeszcze przyjdzie czas, żeby zdobyć te 9000 głupie. A na obecny moment, to cóż, no. W sumie... prawdopodobnie to by było na tyle w tym odcinku. Następnym pomyślę jeszcze, co zrobić, jak zrobić. Znaczy, przed następnym. I tak, w następnym osiągniemy jakieś może nowe rzeczy. Spróbujemy z tym Grimmem zawalczyć, czy jak mi tam było. A póki co, no ja na tym naprawdę kończę, no i... trzymajcie się i hej hej!